Dzień dobry. To program W pigułce skrót wiadomości Medexpressu. W 2020 roku nastąpił spadek liczby zachorowań na nowotwory o 15%. Wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów udostępnionych w aplikacji Nowotwory złośliwe w Polsce w 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że rzeczywista liczba chorych się zmniejszyła. Te dane to prawdopodobnie efekt odroczenia diagnozy w warunkach pandemii. Liczba zgonów pozostała na poziomie podobnym do tego z roku ubiegłego. Lekarzy niepokoi to, że w przypadku kobiet od 2019 roku na drugim miejscu pod względem liczby zachorowań są nowotwory płuc, wcześniej był to rak jelita grubego. Pierwsze miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory u kobiet niezmiennie zajmuje natomiast rak piersi, z kolei w przypadku mężczyzn lekarze zauważają, że od 2016 roku na pierwsze miejsce wysuwa się w miejsce raka płuca rak gruczołu krokowego. Taki wzorzec jest obserwowany w innych krajach europejskich. Statystyki nie napawają optymizmem. Meldunki epidemiologiczne Państwowego Zakładu Higieny alarmują o tysiącach zakażeń lub podejrzeń zakażeń wirusem grypy, o setkach hospitalizacji i dziesiątkach zgonów. Niestety apogeum zachorowań jeszcze przed nami, tak jak w latach ubiegłych należy się go spodziewać na przełomie lutego i marca. Mamy ostatni dzwonek na zaszczepienie się przeciwko temu śmiertelnie groźnemu wirusowi, przypomina Bożena Janicka, prezes porozumienia pracodawców ochrony zdrowia. Najgroźniejsze są powikłania po grypie i to właśnie ich najbardziej należy się obawiać. Do najczęstszych należą zapalenie płuc i mięśnia sercowego. Najbardziej narażone są osoby przewlekle chore, starsze, dzieci i z osłabioną odpornością. W tej grupie szczególnie zalecane są szczepienia. Z danych resortu zdrowia wynika jednak, że ciągle niewiele osób decyduje się na zaszczepienie. Resort zdrowia opublikował wykaz obowiązujących na dzień 1 stycznia 2023 roku opinii konsultantów krajowych w sprawie leków ze wskazaniami pozarejestracyjnymi wraz z terminem ich obowiązywania. Lista zawiera 163 pozycje. Link do wykazu publikujemy na medexpres.pl Zwykle nikt nie zastanawia się dlaczego je ziemniaki. Po prostu w polskiej kuchni są one od zawsze stałym elementem większości dań obiadowych. Warzywo tak pospolite, że nie uznaje się go za godne dietetycznych rozważań, a jednak, jak się okazuje, warto poważnie brać je pod uwagę, bowiem ma więcej zalet niż wad. Co powinno nas zachęcić do jedzenia z ziemniaków? Odpowiedź w tekście Magdaleny Biegańskiej na medexpress.pl i również tam więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia.